Chciałbym jeszcze dodać, że wspomniałem panu ministrowi o tym, że wczoraj z Isfahanu próbowałem się zalogować w internecie na stronę internetową jednej z głównych polskich gazet. No i niestety mi się to nie udało. Dostałem informację o tym, że strona została zablokowana przez cenzurę. To dla nas w kraju, który walczył o wolność słowa, było rzeczą szokującą. Wspomniałem też panu ministrowi o tym, że potrzebny jest nam dialog dotyczący praw człowieka i o tym, że zostało zauważone na świecie to, że w Iranie ostatnio wzrosła ilość wykonywanych wyroków śmierci. Dziękuję.